Dzisiaj opowiem Ci o takim elemencie, który współczesne wiedźmy uznają za konieczny i niezbędny, aby wszystkie poprzednie metody wchodzenia w żeńską energię, przeklikiwania się na nią, stały się o niebo bardziej efektywne. Niektóre współczesne wiedźmy twierdzą nawet, że bez tego jednego elementu, bez tego jednego zadania, wejście w żeńską energię i skontaktowanie się z własną intuicją jest wręcz niemożliwe. Tym elementem jest systematyczny kontakt z naturą. Być może słyszałaś o tym, żeby się uziemiać, żeby codziennie przez przynajmniej 10 minut wychodzić na dwór i chodzić bosymi stopami po trawie. To jest jedna z możliwości. Inną opcją byłoby wyjść najlepiej bez bielizny, po to, żeby ten kontakt z Matką Ziemią był jeszcze bliższy, jeszcze bardziej znaczący. Wyjść bez bielizny na dwór, może być w długiej spódnicy, i takim gołym tyłkiem usiądź na trawie. Usiądź na trawie, możesz do tego zgiąć kolana, przytulić się za kolana i przyjąć pozycję taką jakby embrionalną. Dzięki temu energia płynąca z ziemi, z natury, zacznie uzdrawiać Twoje ciało, uspokajać je, i poprzez to Twoje ciało się rozluźni. Jestem pewna, że już po pierwszej takiej sesji w pozycji embrionalnej z nagim ciałem, przytulającym się, stykającym się z powierzchnią naturalnej ziemi, naturalnej trawy, rozluźni się. Poczujesz jakąś ulgę. Poczujesz, że coś się zmieniło. Jeżeli zrobiłaś wcześniejsze ćwiczenia lub kilka razy przynajmniej spróbowałaś ich, to jestem pewna, że ten kontakt z ziemią teraz w tym momencie to będzie coś, na co na pewno zwrócisz uwagę i poczujesz chociażby drobniutką zmianę. Innym sposobem złapania kontaktu z naturą, by podkręcić naszą żeńską energię i wyczulić się na czucie Twojego ciała, Twoich emocji i Twojej intuicji, może być dosłowne wywiezienie się do natury. I mam tutaj na myśli pojechanie na przykład do lasu, głęboko do lasu, do takiego dzikiego lasu, gdzie nie chodzą ludzie, gdzie telefon nie ma zasięgu, czyli do takiej przestrzeni, która jest najlepiej w ogóle pozbawiona, to się tak ładnie nazywa smogu elektrycznego, chyba jakoś tak. W każdym razie, gdzie, wiesz, gdzie przestrzeń nie jest wypełniona różnymi falami elektromagnetycznymi, Wi-Fi i tego typu rzeczami. Więc odetnij się od informacji, odetnij się od promieniowania i w takim głębokim, gęstym lesie po prostu posiedź przynajmniej 20 minut. Jeżeli nie chcesz do lasu, możesz pójść na przykład na plażę, na łąkę, ok? Gdzieś, gdzie po prostu do jakiegoś ogrodu, sadu, ewentualnie jeżeli nie masz w swoim otoczeniu takich miejsc albo nie masz pomysłu, to ostatecznie i do ogródka działkowego, czy do swojego własnego ogródka wywieź się w każdym razie w takie miejsce, gdzie będzie nieprzetworzona przez człowieka, stuprocentowo naturalna przestrzeń, natura. I posiedź tam przez jakieś 20 minut, przynajmniej 20 minut. Bardzo ważne jest, żebyś wtedy zamknęła buzię. Ważne jest, aby Twoja buzia nie chciała się odzywać. Żebyś, wiesz, chodzi o to, żebyś dźwiękiem, swoim głosem nie psuła tej naturalnej, czystej przestrzeni, która jest wokoło Ciebie. Podobnie, jeżeli wcześniej zaczęłaś już trenować wyciszanie myśli,
to jest moment, żeby właśnie również wyciszyć myśli. Gwarantuję Ci, że taki wyjazd i posiedzenie w ciszy, w głębokiej, naturalnej naturze, z wyciszonymi myślami i zamkniętą buzią, bez telefonu, bez słuchawek na uszach, to będzie czas, kiedy się przeogromnie zregenerujesz, znacznie bardziej niż nawet śpiąc. Tutaj od razu Cię uprzedzę, że jeżeli przyjdzie Ci do głowy, aby zabrać ze sobą na taki wyjazd kogoś, nawet Twoją psiapsiółkę, którą również uważasz za współczesną wiedźmę, to powiem Ci z własnego doświadczenia, że to wyciszenie Wam nie wyjdzie. Bo wiesz, na pewno się ze swoją psiapsiółką nie widujesz tak dużo, jakbyście obie chciały. I na bank, nawet jak już usiądziecie w ciszy, to się okaże, że któraś z Was pęknie, bo akurat przyjdzie jej do głowy coś, co trzeba omówić, o coś zapytać i tak dalej. Dlatego najlepiej zrób to sama. Ty sama, z energią miejsca, w które pojechałaś. I teraz w tych wszystkich rytuałach, ćwiczeniach, kontaktowania się z Matką Ziemią, z Ziemią, z naturą, tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, żebyś Ty miała intencję, którą wyślesz do Matki Natury. Matka Natura to też jest energia żeńska. Dlatego ważne jest, żebyś w tych wszystkich ćwiczeniach miała intencję, na przykład Matko Naturo, Naturo, Ziemio, nazwij to jak chcesz, tak jak Ci będzie najbardziej komfortowo. Potrzebuję się wyciszyć. Proszę, pomóż mi się wyciszyć. Pomóż mi poukładać myśli. Chcę, aby mój problem sam się rozwiązał. Wymyśl sobie jakąś taką intencję specyficzną dla Ciebie. Na ten moment, tak jak czujesz, tego, co potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz uspokoić swoje nerwy, to powiedz: Matko Ziemio, proszę, zabierz ode mnie wszystko, co mi nie służy. Napełnij mnie spokojem, napełnij mnie mądrością, pokaż mi rozwiązanie tej sytuacji. I po prostu posiedź w milczeniu. Tak jak Ci mówiłam o intuicji, cisza, ale nie tylko ta, kiedy nie ruszasz ustami, aparatem mowy, ale też ta cisza w Twoim umyśle jest przestrzenią, w której do głosu dochodzi Twoja intuicja, Twoje wyższe ja. I zobaczysz, że jeżeli zrobisz sobie chociaż raz takie połączenie z naturą, że wywieziesz siebie do natury, wsadzisz siebie w naturę, Twoje ciało, Twój umysł, Twoja dusza staną się częścią natury, elementem tej przestrzeni, to usłyszysz głos intuicji i wiele problemów rozwiąże się samych. Jeszcze innym sposobem, aby swoją żeńskością połączyć się z naturą i z natury, z energii żeńskiej, natury, przyrody zaczerpnąć i zwiększyć efektywność wszystkiego, co robisz ku energii żeńskiej, jest metoda, o której prawdopodobnie nie słyszałaś. Polega ona na tym, żeby wykopać sobie w ziemi, czy to w ogródku, czy w ogrodzie, no, czy ewentualnie w lesie, albo nawet na plaży, też tak może być, wykopać sobie dół, w którym się po prostu położysz. I jeżeli brzydzisz się na przykład jakichś robaczków z ziemi, czy mrówek i tak dalej, to możesz położyć się w śpiworze albo na kocyku. W każdym razie chodzi o to, żeby Twoje ciało ułożyć na wysokości, no właśnie pod powierzchnią ziemi, tak? Na wysokości takiej, żeby otaczała Cię z lewej, z prawej, z każdej strony, żeby otaczała Cię ziemia, piasek, coś, co jest naturalnym wytworem Matki Natury. I teraz jak położysz się w tym dołku, w trumience, jak poleżysz sobie w takiej trumience, w takim dołku, to również ważne jest, żebyś wysłała intencję.
Bo tak naprawdę możesz albo się położyć, wyspać się, wstać i iść sobie dalej, albo możesz z tej sytuacji zrobić coś znacznie głębszego, nadając danej czynności intencje. I my, kobiety, mamy w energii żeńskiej ogromną siłę materializowania naszych intencji, czyli wprowadzania tego, czego pragniemy w nasze życie. Między innymi poprzez siłę, jaka bije z matki natury, z przyrody. Więc kolejną metodą, aby samą siebie wbudować w przestrzeń natury, żeby stać się elementem natury, wejść w naturę, zagłębić się z nią, połączyć się z nią i stopić się na chwilę z nią, stać się jej częścią, jest właśnie przebywanie pod powierzchnią ziemi, czyli pod powierzchnią piasku, pod powierzchnią ziemi. Miejsce jest obojętne, byleby otaczała cię ziemia, piasek, które są naturalnym wytworem natury. Ziemia, piasek mają przeogromną siłę wyciągania niskich wibracji, złych emocji. Jeżeli mieszkasz w mieście i nie masz dostępu na przykład do plaży czy do takiego miejsca, w którym mogłabyś się zagrzebać w ziemi albo w piasku, to zalecam ci skorzystanie z piaskownicy. I o ile to będzie bardzo dziwnie wyglądać, jeżeli w mieście, w miejscu publicznym zakopiesz się w publicznej piaskownicy, o tyle, jeżeli masz podwórko albo ogródek działkowy, w którym jest zrobiona piaskownica dla dzieci, to skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego i się zakop w piaskownicy. Miejsce jest nieważne. Ważne jest, żeby właśnie złapać, wbudować się w przestrzeń natura, czegoś, co stworzyła natura, tak? Naturalnego elementu przyrody. Więc się w tym zakop. Zakop, zrób sobie dołek, połóż kocyk. Naprawdę, to jest obojętne, byleby nie na powierzchni ziemi, ale poniżej poziomu ziemi, ok? Troszkę głębiej, żeby właśnie całe twoje ciało było otoczone ziemią, żeby całe twoje ciało było otoczone piaskiem. Jeżeli aktualnie jest zima, to możesz zrobić dokładnie to samo, wykorzystując śnieg. Śnieg też jest naturalnym elementem przyrody. Też ma bardzo duży potencjał oczyszczania, leczenia chorób, relaksowania ciała, rozluźniania go i wyciągania blokad energetycznych, traum itd. I ty jako kobieta, jako współczesna wiedźma, możesz z tych praktyk korzystać. Skorzystaj z nich. Więc wykorzystaj taką przestrzeń, jaką masz do dyspozycji. Jeżeli nie masz, zrób sobie wycieczkę. Serio, to naprawdę ci się opłaci. I teraz w takim jakby grobie poleż przynajmniej 20 minut. Jeżeli masz taką możliwość poleżeć, przespać się nawet do samego rana, to też cudownie. To jedź na taki biwak, na taką wycieczkę, gdzie zamiast w namiocie będziesz spała trumnie, w dołku. Niesamowite przeżycie, a tak jak mówię, rano obudzisz się wypoczęta, wyspana, prawdopodobnie zdrowsza, a z całą pewnością będziesz miała nieporównywalnie głębszy kontakt z rdzeniem ciebie, z żeńskim rdzeniem, z twoją duszą i z twoją intuicją. Polecam ci te metody serdecznie. Jeżeli na tą chwilę twój umysł zaczął już produkować przynajmniej kilka argumentów, dlaczego ty nie możesz żadnej z tych metod zastosować, wprowadzić w życie i spróbować, jak ona smakuje, to powiem ci, jak możesz to zrobić w wersji soft, w wersji minimalistycznej, która nie da ci tak potężnego efektu, jak to, o czym ci przed chwilką powiedziałam, ale zrobienie tego w tak okrojonej formie jest i tak lepsze niż nie zrobienie tego w ogóle, tak? Czyli i tak coś osiągniesz,
I tak w jakiś sposób się połączysz z naturą, i tak coś się uleczy w Twoim ciele, i tak bardziej odblokuje się dostęp do Twojej intuicji i do Twojego własnego chcenia, tego, czego Ty naprawdę chcesz jako kobieta. Czyli odblokujesz chociaż trochę bardziej, niż nie robiąc tego, dostęp do Twojej żeńskości i rozbudzisz płomień energii żeńskiej w Tobie. Więc ja na przykład, jak nie mam czasu wyjechać i nie mogę zrobić żadnych z tych rytuałów, które zabierają więcej czasu i wymagają rzeczywiście jakiegoś nakładu finansowego na wyjazd wysiłkowego, na wykopanie dołu i tak dalej, korzystam z tego, że mam ogródek. Więc jeżeli grzebiesz w ogródku, plewisz, wyrównujesz ziemię, siejesz nasiona, tak, czy pielęgnujesz rośliny, które wyrastają, to skorzystaj z tego, że czas pracy w ogródku to też jest dotykanie tego, co stworzyła natura. Więc pracę w ogródku również możesz potraktować no właśnie w ten sam sposób. Wzbudź intencję połączenia się z matką naturą, wsadzenia swojego ciała w naturę. Daj intencję, żeby Twoja ręka czy Twoje ręce dotykając ziemi, niech oddają matce naturze to, co Ci nie służy, to, co Cię nie buduje, to, co Cię gnębi, to czego się boisz, ok? Jakieś wyzwanie, które Cię czeka i masz, no, jesteś przerażona tym, tak? Czegoś się właśnie boisz. Więc wzbudź w sobie intencję i nawet grzebanie w ogródku, prace ogrodowe możesz potraktować jako rozbudzanie swojej żeńskiej energii. A jeżeli nie masz ogródka, to polecam kwiatki w doniczce. Czyli podotykaj, pogłaszcz, wzbudź intencję. Bo tak naprawdę w tych wszystkich rytuałach najważniejsza jest intencja. Jeżeli nadal żadna z moich propozycji z Tobą nie zarezonowała i ciągle masz jakieś wymówki, że Ty nie będziesz w stanie nic z tego zrobić, to skorzystaj z faktu, że nawet w każdym najbardziej zurbanizowanym mieście jest park. Rosną drzewa przy placach zabaw. Więc stań któregoś dnia wcześniej, jeżeli miałoby Cię to krępować, idź na przykład o poranku, albo bardzo późno, albo właśnie w nocy, idź do któregoś drzewa i albo w wersji hardkorowej przytul się do niego i stój wtulona swoim ciałem, przytulona, dotykająca tego drzewa, oczywiście ze wzbudzoną intencją, żeby matka natura wzięła od Ciebie wszystko, co Ci nie służy, co Ci utrudnia codzienność, co Cię boli, albo w wersji bardziej soft, po prostu rozłóż kocyk pod jakimś drzewem i oprzyj się plecami o to drzewo, tak żeby to wyglądało tak, jakbyś normalnie usiadła sobie pod drzewem. Możesz zamknąć oczy, zrelaksować się i zbuduj ciszę w swoim umyśle. I odbądź ten rytuał nawet w pierwszym z brzegu drzewem, który jest w każdym mieście. Tyle na dzisiaj. Jeżeli Ty masz jakieś swoje sposoby łączenia się z naturą, by rozbudzić swoją żeńską energię, daj znać w komentarzu. Trzymaj się ciepło. Cześć!